No i jazda. No to lecimy. Lecimy, a Batka film ogląda. Oh my god. Czy mam już jakiś deck? Nie, jeszcze nie. Jeszcze ci na arenę. No roga, co teraz ma. O, para. Azul Drake wydaje się być ok. Dwójeczka standardowa kontra beznadziejna szóstka i średnia czwórka. To sądzę o całej sytuacji z Lechem Wałęsą. Nie wypowiadam się na tematy polityczne na streamie, bo polityka, religia i parę innych tematów są całkowicie dla mnie nie do gadania. Kurde, takie rzechotniki. Nie wiem, może powinienem je brać. Tak sprawiałem nawet dosyć spory problem, ale... Ja mam wrażenie, że jak ja będę nimi grał, to będą ginęły. No tutaj mamy dosyć ciężki wybór, 3 mega gówniane karty. To jest gówniane, bo działa jak macie 15 stronników na stole. To jest za 3-2-3 i nic nie robi, bo ten dzik 1 na 1 to w ogóle bez sensu. No a weźmiemy sobie to. Tutaj ten jest genialny. No tutaj tylko jedyne grywalne to jest to, reszta to słabizna. Poison może być. No tutaj mamy kolejne 3 mega mocne karty. Sinister Strike pod tytułem stracę kartę i nic nie zrobię. Babka pod tytułem stracę 6 many i wystawię kreaturę za 4. No i typa, który też niewiele robi, ale niech będzie ten. No na pewno Poison, bo mam bardzo dużo piątek i szóstek póki co. No tutaj teoretycznie powinienem wziąć sapa, ale weźmiemy sobie tego, bo go kocham. Tego nie lubię, bo za 4 na 4 nic nie robi, a ta agonia jest dosyć ciężka do wykorzystania. Ten pasuje pod mana curve. A ten jest zjadalną dwójką. Zjadliwą, przepraszam, nie zjadalną. Weźmiemy sobie tego. I tutaj olejek. Ja osobiście nie jestem fanem. Jakoś tak średnio. Kolejna dobra czwóreczka. Tego nie lubię. To może być tego... To jest nawet okej, ale tylko tyle. Weźmiemy sobie trójkę. Ten ma jeden życie, więc odpada. To jest takie zatrzymane 4 damage'u. I to w późnych turach dopiero, więc weźmiemy kobrę, która czasem daje radę. To moim zdaniem jest całkiem okej. Drugi sprint. No dobra, aczkolwiek ten deck jest skazany na porażkę. Takie coś mam wrażenie powoli bardzo konkretne. No tutaj wezmę cierpliwego skrytobójcę, bo to jedyne coś co jest grywalne, jakaś dwójeczka. Tego nie lubię, więc wezmę Silence'a. Fan of Nice wydaje się być ok. No niech będzie to. Z piątek tych wolę gladiatorkę ponad tamtą, ma więcej ataku. Jedynki nie chcę, to jest słabe, to jest ok. No i lecimy. Która obecnie ranga? 25. Kurde. Gdzieś mnie tutaj coś strzyka. Nie, na 0-3 na pewno nie, 12-0 jeszcze bardziej na pewno nie. Tak gdzieś obstawiam jakieś 4-6 winów może. Dobra, to i to odpada. Tak prężę muskuły. Mnie ramię boli i se tak strzelam. To ma druid czy mag? Mag. No dobra, niech będzie ten kajtek. Zobaczymy. Czy wymyśliłem jaki deck chcę złożyć? Nie, dalej się zastanawiam. Okej, strajdujemy. Następną mam Poisona plus dwójkę, może być. Co się stanie, jak odrzuci się deck na arenie?
A czy jak klikniesz zrezygnuj na arenie, dostaniesz nagrodę za tyle, ile masz. Nie, zróbmy lekcję. Dostaniesz nagrodę za tyle, ile masz winów. W sensie, jak masz, nie wiem, 11-0 i klikniesz zrezygnuj, to dostaniesz nagrodę za 11 winów. Taki z ciebie brzydki pon. Proszę, moje kurde Undercity śmiałki napierdzielają już dwa obrażenia. Twoja matka była dobry dobrek. Zagrajmy coś, co ma więcej hapsów. Szkoda, że bez kombinacji, no i jedziemy. Jak więc spotkamy jakiegoś gigantycznego tam, to będzie spoko. No to masz problem. Dobra, rzucimy sobie sprint i zrobimy sobie tak. Albo nawet tak. Dziabniemy to, zabijemy to, polecimy tym face'a, mamy liter następnej. Jak zagra taunta, to mamy removal. Ja mieszkam w Częstochowie. Okej. Okay. Dzięki. Jakie top deck jest Jizz? No stare raczej. Ja wygrywam tylko dzięki top deckom. Siódemki oczywiście, ale reszta zostaje. Nie lubię tak grać, nie mając follow-upa, ale gdzieś tam tych dwóch dużo jest, więc może to idzie, może mi ten zrobi. Może będzie dobrze. Co my tu mamy? No broń go. W której nie zamierzam zacząć grać rankedy? Nie wiem. Nie spieszy mi się. Akurat granie rankedów to jest najmniej problematyczne w tym wszystkim. Mr. Kispel do usług.
Koinowanie dwójki bez follow-upa to dupne zagranie jest. Wiem. Czy według mnie Margos Warlock będzie grany po usunięciu GVG? Nie wiem. Pamiętajcie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Mianowicie o tym, że rozkminianie co będzie, a co nie będzie grane po tym, jak wejdzie nowy dodatek, nowe formaty, jest bez sensu. Bo po pierwsze, nie wiecie, jaki wyjdzie dodatek, jakie będą karty w dodatku. Po drugie, nie wiecie, jakie karty Blizzard znerfi z kart podstawowych, klasycznych. Chociażby może Maligosa znerfić. Mało prawdopodobne, ale mimo wszystko. I Maligos może przestać być grany. W związku z czym ja osobiście nie jestem fanem jakiegokolwiek rozkminiania, co będzie, a co nie będzie grane, i raczej unikam tego jak ognia. O, fuckendo, kurde, miałem taki wspaniały plan. Co ja mam teraz zrobić? No co, rzucę to, rzucę coina i silensa. To jedyne, co mi przychodzi do głowy. Rzucę to. No dobra, spróbujmy tak. Rzućmy to, żeby nie tracić głupie silensa, coina. Na zagranie, które sensu nie mają, w następnej możemy rzucić coina to z tym i zabić to, jak to przeżyje. Czy moneta daje dużą przewagę Łotrowi? Tak. Jaki deck proces składa na początek, jak się uzbiera już trochę pyłu? W tym momencie żaden najlepiej. Jesteśmy przed bardzo dużymi zmianami w Hearthstone, największymi od początku istnienia Hearthstone'a i prawdopodobnie największymi do końca istnienia Hearthstone'a, więc w tym momencie craftowanie, disenchantowanie, kupowanie, sprzedawanie, cokolwiek robienie jest bez sensu. Okej. Okay. O, drugi śmiałek. W jajo se uderz. O, jakbym miał tą czwórkę w poprzedniej, no to byłaby glans i elegancja. No i oczywiście nie miałem. Jest dupa, nie elegancja. Czy pokażesz bądź zrobisz decklista bez legendarek, co dałoby się grać ranki? Nie. Nie planuję robić takich zabaw. Znaczy tak, planuję po tym jak wyjdą formaty zrobić serię poradników i tam zrobić jakieś takie podstawowe deki. Dobra, na początek. Planuję oczywiście dalej robić to, co robię, czyli nagrywać jakieś tam deki, ale nie planuję robić jakichś tam deków pod tytułem Priest bez legend, z tym i z tamtym, bo to o chuj idzie. Od czegoś takiego, ziom. Wiesz, najprostszy przykład, nie? Jak ty sobie to wyobrażasz, że co ja będę robił? Tak, podstawowy dek, dek z kartami klasycznymi, dek z tym dodatkiem, dek z takimi kartami, z epikami, z rarami, z czymś tam, nie. Tutaj nie wchodzi coś takiego w grę. Jak nagrywam deck, to mówię, czy są legendy, które można zamienić, czy nie ma, i na podstawie tego każdy może sobie zrobić to sam. A ja nie będę nagrywał jednej klasy w 40 wersjach, nie? Nagram oczywiście jakiś deck podstawowy, czyli taki, który można złożyć zaraz po tym, jak się... O, przewijarka. Który można złożyć zaraz po tym, jak się włączy Hearthstone'a. Nagram jakiś deck z kartami klasycznymi, powiedzmy z commonami i z rarami, ale na tym się skończy, bo to jest niewykonywalne. Ja bym musiał nagrać w tym momencie do jednej klasy z 15 deków. Więc całkowicie nie wchodzi to w grę. Clearando. Zagrywamy tak. Może tyle kart na ręce, to już dawno nie miałem. A zabiję to też. Co mi to? Jakby nadszedł koniec KS-a, jaką grą byś się zajął? Podejrzewam, że żadną. Okej. So many cards. No, jeszcze mogę sobie dobrać parę. Rej. Jaką klasą polecasz grać na początek, nie idąc od maga? No właśnie magiem.
Okej, okay, rozumiem, właśnie o tym chodzi, coś na start. No, to coś takiego nagram. Warto odczarowywać karty z GVG, na przykład Cachomediwa. Kwestia twojego podejścia. Tak, karty z GVG po zmianach będą za tyle samo do spływowania. Dziewięć, 14, 18, ileś tam. A na start, jaki deck celować magiem? Znaczy, określenie na start, w jaki deck celować magiem. Skąd ja mam wiedzieć? Skąd ja mam wiedzieć, co to dla ciebie na start? W sensie, na start właśnie skończyłeś tutorial, na start rozegrałeś 100 aren, rozegrałeś 5 aren, rozegrałeś 10 aren, kupiłeś pakiety, masz pyłu, masz karty. No wiesz, no to się nie da. To się... Nie da określić, znaczy ja nie potrafię określić, co masz na myśli przy na start. Mechmage ogólnie jest dobry na początek. Natomiast no nie wydaje mi się, żeby to tak było hop i składasz, więc... Jeżeli jesteś w stanie złożyć Mechmage'a, to na początek jest moim zdaniem bardzo okej. Okay. A czy jest możliwe, że jakaś legenda z klasycznego spadnie z rarity? Nie. Moim zdaniem nie ma. A nie ciekawsze byłoby, gdyby karty klasyczne odpadły po formacie, a został GVG. To myślę o takim rozwiązaniu. Jeżeli dobrze go rozumiem, to że jest bez sensu. Jeżeli mam być szczery. Grej. To, że w standardzie zostaje klasyk, jest bardzo fajną opcją. Bo zawsze dzięki temu, zawsze, ale to chyba zawsze, kiedykolwiek by się to nie działo, za ilekolwiek lat, to najbardziej sensowną rzeczą zawsze będzie... Nie, dobra, tak. Zawsze będzie zbieranie zestawu klasycznego. I to ułatwia mega grę każdej nowej osobie. Bo jeżeli ktoś, kto będzie za jakiś czas zaczynał granie w Hearthstone'a, zbierze sobie ten zestaw klasyczny. Nie zrobimy tak, bo zbyt łatwo to zabić. A ten 1-2 nic zrobi. W którymkolwiek momencie ktoś nie będzie zaczynał, zawsze będzie mógł zbierać sobie na początku pakiety klasyczne. I dzięki temu bardzo ułatwiona będzie sytuacja z osobami, które dopiero zaczynają przygodę, znaczy sytuacja dla osób, które zaczynają dopiero przygodę w Hearthstone'ie. No zróbmy tak i tak. Niech będzie. Może zamiast o deckach pogadasz o szczegółowych kartach. Co sądzisz o Antoni? Da się jak wykorzystać do czego się sprawdza dobrze, czy można grać tempo control? Nie no, stary sobie. Ale nie będę opisywał wszystkich kart na zawołanie. Sorry, bro. Shredder, Ronin czy Izera dla maga na arenie? Ja bym chyba Izera bikał. Wybierał. Dajcie mi jakąś dwójkę, proszę. O, dzięki. Bliżej której alei mieszkam? A to już nie jest dla ciebie w żaden sposób istotne. Sorry, ziom. Mój wybór na arenie. Warrior, Hunter, Priest. Dobre klasy. Polecam. 2 na 10. Chociaż jak teraz myślę, powinienem kobrę zagrać. Tak.
Powinienem kobra zagnać. Powinienem. Gotowe. No i. Można zastąpić czymś doktora Buma w Midrange Druidzie. Tak, wszystkim. Znaczy wszystkim to jest grywalne w jakikolwiek sposób. Że ma szansę pojawić się karta broni do klasy, które do tej pory nie miały broni. Tak uważam, że ma, że może tak być. Sweetie. Sweetie my boy! Tak, tak i tak. Myślałem, żeby całkiem muzykę wyłączyć. A, chcieliście się z muzyką. Nie, to obojętne. O! Czemu nie ma alertu? What the fuck? Prawda jest moją tarczą. Ręcznie. Witam Cię, Wilczku, bardzo serdecznie, kolejny subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Sprawdzimy przy okazji sekret. A kurwa. A, to kukła. Dobra. Po co ci mój Basil tak? Dlaczego nie lubię Lisa? Lubię Lisa. Laska na maga 1-2, która daje spell damage? No dokładnie. Coś takiego może się pojawić. I co, pewnie teraz zginie od Pyroblasta, nie? Gdzieś mówił coś innego. To daj mi linka do tego, co mówił. Co jest najciekawszego w byciu streamerem? Pewnie dla każdego coś innego. Żeby piąć się na rankedach, konieczne jest, są umiejętności. Na pewno. Pierdziele, nie chcę zginąć od jakichś fireballi. Nie wiem, czy zostaną usunięte mapy. Ale przyznam się szczerze, że to pytanie zawsze mi się rozpierdala. Nie wiedziałem, że ludzie tak bardzo zwracają uwagę na mapy. Pyroblasta z lasu. Jeszcze przyjdzie. Valera,
jaka jest moja ulubiona mapa. Nie mam ulubionych map, nie mam ulubionych dźwięków, nie mam ulubionych obrazków. Prawdopodobnie nie mam ulubionego nic. Ludzki, wiecie, ja gram w tą grę, żeby sobie pograć, a nie patrzeć na to, co mam w prawym, lewym, górnym i dolnym rogu. Sors, ja nie z tych rzeczy, ja nie z tych osób, które przykładają jakąś gigantyczną uwagę do tego, czy mam tutaj lianę i kokosa, czy może diament i wodospad. Nie, sztuczne miecze, stary. Sztuczne. Ulubione piwo, tyskie, no dobra, to mam. Great. Trochę Lipton. Okej, okay, no zrobimy tak, no zabijemy sobie to i tyle. Graj. Czy zdarza mi się słuchać rapu? Czasami. Co sądzę o piciu alkoholu przez 16-latków? Bardzo, ale to bardzo złe zachowanie. Potępiam. Alkohol moim zdaniem powinno się pić w wieku dopiero... w wieku 25 lat... Alkohol powinno się moim zdaniem pić dopiero w wieku 25 lat. Na pewno nie wcześniej. Spoko, on teraz zagrywa Shadow Pana, my zagrywamy to i to i jest dobrze. Władam mocą czarnoskrzydłego! Dobra, no to tak. Tak, niestety. Jakim ja wieku zacząłem pić? Jak miałem 14 albo 13. A może 12 w sumie. Jestem mistrzem tańca! Masz. Maciej, to mistrz tańca. Stary, raczej. Jak wbijam na parkiet, to wszyscy z niego schodzą. Co dalej, stary? Tyle możliwości, żeby zaraz dokonać wyboru.
To raz. I dwa. I trzy. I cztery. I graj. I ale mam sobie rozdanie. KFC. Myślisz, czy ale Straza dostanie nerfa? Wątpię. Nie zrobiłem jeszcze 10 levelu wszystkimi klasami. Niech pan tu zagrał. No jeszcze Blade Flury mnie tu pierdol niepewnie. No to cwaniak. Dobra, chodź Jormungar, że dasz mi wygraną. Macie to straszne, w jakich warunkach musisz się wychować, pić alkohol w tak młodym wieku musiał być dla ciebie traumatycznym przeżyciem i odbić się na twojej psychice. Dokładnie, dlatego teraz jestem jaki jestem. Nie polecam picia alkoholu, kurde, przed 25 rokiem życia. Może wydać się wam to śmieszne, ale pamiętajcie, kiedyś będziecie mi za to dziękować. Za to, że wujek Dobra Rada Mateusz powiedział wam, nie pijcie alkoholu, jak jesteście młodzi. Ja wam mówię na poważnie. Możecie mi kiedyś za to bardzo dziękować. Myślałem, żeby złożyć małego z Rołga. A przecież hajs na pierwsze skrzydło. Nie wiem, a ile kogoś typu? Szósteczka, oczywiście, przed 25 roku. Rokiem. Bum. Bum, bum, bum. Bum. Graj. A-o. Palenie tak samo od 25 roku życia najwcześniej. A i tak odradzam, bo palenie jest niezdrowe. A czekolada tuczy. Więc nie pijcie, nie palcie, nie jedźcie czekolady. Najlepiej żyjcie w celibacie. I już broń Boże żadnego seksu przed ślubem. Bo wam penisy odpadną. Czy Savage Roar dostanie nerfa? Niestety nie wiem, ponieważ Blizzard jeszcze nic nie powiedział, co będzie nerfić, a ja nie jestem przepowiadaczem przyszłości. Palera kontra Uther. Czyli co po 25 roku życia polecasz jak najbardziej? Jedno piwo w miesiącu. Papieros okazjonalnie raz do roku przy wódce ze znajomymi. Ale maksymalnie 0,33 litra na głowę, żeby nie było więcej. Seks oczywiście po ślubie, ale tylko na misjonarza, bo inne te position są pole position. Gdzieś tam. A da radę wciągnąć koks do nosa. Napij się ze mną. Pytanie, czy da radę wciągnąć koks do nosa? No nie wiem, jak masz duży nos, to może takiego wciągniesz, jakiegoś tutaj z tych, może takie. Zresztą patrząc na to, jakbyś wciągnął taką grudkę takiego koksu, to ja nie wiem, czy byś się dobrze czuł, więc... Nie wiem, no zależy od tego, jakie masz ssanie w nosie chyba. Jak masz dobre ssanie w nosie, to może i wciągniesz jakiegoś takiego koksa. Kto wie. Weź tutaj jakąś kamerkę obok, żeby było widać minę Beatki, jak tak mądrze prawić. Ale Beatka wyszła. O, witaj.
Nie, motherfucker! O kurde, co ja mam Poisona zagrywać? Mam zagrać tego. Wejdzie się. A, fuck, czemu nie mam dwójki? Czy masturbować się można? Nie, bo odpadnie ci ręka i wyrosną włosy między palcami. I teraz, kurde, psiapsiuku mi zagrywasz to, co ma jeden HP, no chyba za chwilę cię, kurde, rozerwę mentalnie, psychiczną, fizycznie. Dobra, i tak obydwóch nie mogę zabić, więc zostaję z tą broń. A jest jakieś piwo, które można pić przed 25 rokiem życia? Ewentualnie karmi. Karmi ewentualnie jest dopuszczone. No to masz problem. No mam właśnie, w tym problem, że mam problem. Czy można pić Coca-Colę? Ten wytwór mafii narkotykowej? Nie można. Coca-Cola szkodzi na wszystko. Na zęby najbardziej. Jak będziecie pili 2 litry Coca-Coli dziennie, to wasze zęby będą wypadały i... coś tam. A używka typu herbata, ale tylko z mlekiem. Tak, ja wiem. Nie walczę czysto! Nie walczę czysto! No to kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Aj. No i cienko to widzę. Czy możesz używać internetu, ale tylko z rodzicami. No oddychać możecie. Musimy oczyścić słoneczną. Ale bullshit! Co sądzę o przebywaniu na świeżym powietrzu? Jeżeli weźmiesz na to świeże powietrze słownik i sprawdzisz, jak się prześwieżę, jestem za, jak najbardziej. Kurde. Valera, kontra Jaina. Tak, mój stream masz z mamą lub tatą oglądać. Zachowaj czujność. Czy w wieku 24 lat możesz pianę z piwa spróbować? Nie, bo piana z piwa to wytwór szatana. Nie marzysz. Ciężko jest. Co to za workout? Żaden workout, tylko mnie kurde gdzieś to, co to jest, barek? Nie wiem, barek ramię czy coś tam. Jak mnie napierdziela ostatnio. Mam wrażenie, że to nie wiem. Znaczy, na pewno nie wybiłem, ale... Bark, a nie Barek. Stary, proszę bardzo, ale ty...
z osobą lubiącą delektować się różnego rodzaju trunki rozmawiasz. To myślisz, że ja ci powiem bark. Gdzie idziesz? Do barku. Do baru. Czyli... coś tam. O, chwilę, muszę tutaj zbanować kogoś, tylko sobie przeczytam najpierw. Zamknij pysk. Wiesz co, no nie zamknę pysku, bo to mój stream. Mogę zamknąć go tobie, co właśnie zrobiłem, więc na. Wiemy. Bez obaw, słonka. Kawaleria przybyła. Może pójdę do kręgarza albo do kogoś takiego. Kurde, jak ja mam czasem płytkie poczucie humoru, to niektórzy tutaj widzę próbują mnie pobić na wszelkie możliwe sposoby. A, bijemy tym takerę. Czy będę jeszcze się grał jakieś rankedy? Raczej nie. To moje konto. Nie kupiłem na bazarze od jakiegoś zamorskiego przybysza z zamorszcza. Ene duwe figera, beraz, dwa, trzy. Tamta nie masz ty. Fej. A może zamknij pysk, to był zwrot grzecznościowy. Kurde, może w sumie. Znaczy, nie, autentycznie. Ja ze wszystkich typów osób, które bluzgają na czacie, to tych, którzy mówią, żebym się zamknął, podziwiam najbardziej. Znaczy, tak podziwiam w drugą stronę. Jak można do kogoś, kto prowadzi stream, powiedzieć, weź się zamknij. No. Czy ci ludzie mają jakieś problemy tam z tym, no, tym tam, tu, gdzieś tu? Czy coś tędy? No. Gdzie ręka tej pozycji właściwie się nie zmienia? Nie wiem, może i... ciężko mi ziombel powiedzieć. Wystarczy wyciszyć stream. No właśnie. Jeszcze, jak się komuś nie podoba, co mówię, to może po prostu sobie wyciszyć stream, jak chce oglądać, a jak nie chce, to może po prostu z niego wyjść. A nie oczekiwać ode mnie tego, że się zamknę. A jak ktoś nie ma na tyle odrobiny dystansu, żeby podejść do tego ich pierdzielenia, do tego jego pierdzielenia sprzed ostatnich 20 minut z dystansem, to już nie mój problem. Kezu, nie, do mnie. Może chodziło mu o to, żeby zakończył się wypowiadać na dany temat. Nie wiem, mogę przytoczyć wam całą wypowiedź. No znajdę. Ten twój pseudointelektualny sarkazm umniejszający wagę poważnych problemów społecznych jest zjebany. No okej, no chodziło o to, żeby przestał se gadać, co se gada. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś nie ma na tyle dystansu do siebie, do świata, którego otacza, do czegokolwiek, żeby podejść do tych moich bajek, bredni obojętnie co najmniej, znaczy chociaż obojętnie, no to już nie mój problem. To tak jak ja bym oczekiwał tego, że kabaret, jaki oglądam, będzie poważnie podchodził do otaczających mnie wokół problemu. No.
Ja robię zakupy, czy Beatka? Znaczy, Beatka robi takie zakupy w sensie, żebyśmy nie umarli z głodu i tym podobne opcje, które są potrzebne do domu. Ja dbam o fajki, alkohol i części komputerowe. Właśnie zauważyłem, że mój Surfy Stigma na dole gwint, którym se mogę ten... którym se mogę... przekręcić kolejnego Surfy Sticka. Mogę zrobić incepcję Surfy Sticków. Warto śmiać się z siebie. Dokładnie tak. To jest też bardzo fajna opcja, śmiać się z siebie. Dlatego ja od paru dni zacząłem walczyć z anoreksją i z moją niedowagą. Polecam. Naprawdę. Polecam naprawdę, bo anoreksja i niedowaga to nie jest to, z czym człowiek chce żyć. Dlatego trzeba z tym walczyć. Mati dba tak zwaną sekcję moralności, dokładnie. Nie, nie. Wiedziałem. Potrzebujesz błogosławieństwa? Przepraszam. No dobra, zagrajmy. Będę chyba musiał namówić Beatę, żeby pociągła mnie za rękę. Tak myślę. Weźmie mnie tak złapie i tak pociągnie i mi wtedy wszystko tu wskoczy i później za drugą rękę i mi wszystko wskoczy, będzie dobrze. Kupujesz czy sprzedajesz? Ty głupi kutasiarzu. Na 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 na. Jak będziesz miał odpowiedź na dwa takie, to cię zabiję. Tak, jak wyjdą z WoWa, to będą streamy z Legionu. Jak wyjdzie Legion, to będą streamy z WoWa. Muszę iść, kurde. Się dotlenić chyba. No mam 13 HP, no może być mi ciężko z tego wyjść. Ile on ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Oh my fucking god, serio. Czy oddam komuś to konto? Nie, nie oddam wiesz nikomu tego konta. Lital mam. No, chyba na ryju. Oj. Dobra. Nie, zostanie źle zrozumiane.